to jest taki typowy schemat, takie typowe zagranie na tej mapie z mojej strony. Teraz te wszystkie czołgi na środku mogę wyciągać, jednocześnie jeżeli rewolucja się na mnie wychyli, to on zostanie automatycznie wykryty przeze mnie. Nic takiego wielkiego do skomentowania, po prostu jechałem i rozjeżdżałem, zachowałem full HP. Nie wiem co z Conwayem, to jest czołg, który nie został wykryty. Prawda, jest strzał, co wchodzi. Marta obuszył, ale jest ten strzał. Siemanko, witajcie, bitwa na żywo T-54D, czyli nowy pojazd premium 9 poziomu. Jest to premka, powtarzam, na początku nie była klasyfikowana to jako premka, czyli czołg, który zarabia więcej kredytów, ale zostało już to zmienione, pokażę wam to na spokojnie w garażu, zobaczymy ile on zarabia. To są moje pierwsze wrażenia grając z tym pojazdem, zobaczymy do czego on jest zdolny. Matchmaking na 8 poziomy bez artylerii, więc bardzo fajnie. Gram na wyposażeniu turbosprężarka, dosyłacz i stabilizator. Taki na pierwszy rzut oka jest to czołg, który ma ok celność, taki słabiutki, w sensie może nie jakiś tragiczny, ale trochę gorszy DPM, no bo ładujemy 9 sekund na trzypykowej załodze i na szarych modułach działu, które strzela średnio za 390, to nie robi żadnego wielkiego wrażenia. Jest to bardzo porównywalne do Patton tanka, który otrzymaliśmy za darmo na święta, jeżeli kojarzycie. Nie jest to taki med bardzo zwrotny, ale za to opancerzony. I ten pancerz jest interesujący, ponieważ jak sobie tego tak analizowałem na pierwszy rzut oka, to wydaje się, że on będzie bardzo dużo odbijać pocisków hit. Czyli jeżeli ktoś ma pociski kumulacyjne na złocie, a dużo wysokich tierów mimo wszystko ma taką amunicję, no to wtedy ten pancerz warstwowy będzie działać w taki sposób, że będziemy dużo tych pocisków odbijać. Są słabe punkty. Z tego co zauważyłem, to po tej lewej, po prawej stronie i tutaj w środku, w te dziury, taki czołg już nas przebije. Ale gdy ktoś ma APCR-y no, z wysoką penetracją, czyli pociski podkalibrowe, no to będzie bardzo łatwo nas dziurawić i to jest niestety, ale minus. Z drugiej strony nie można mieć wszystkiego, chociaż to działo i mobilność nie wydaje się być jakoś bardzo zachęcające jak na meta. Ale statystyki to jedno, a jak to wygląda w praktyce to drugie. Sam mnie ciekawi ten pancerz, no bo doskonale wiecie, że jeżeli jakiś nowy czołg wychodzi, to z biegiem czasu potem staje się on troszeczkę gorszy, bo ludzie poznają jego swoje punkty, ale jeżeli pierwsze wrażenie jest słabe, no to później nie sądzę, żeby było lepiej. Na środku nie było co się wychylać, jakoś tak myślałem, że lepiej objechać to wszystko. I tak przeanalizujmy sobie to, jakie czołgi zostały wykryte. M4-1 Revaloris jest bez spota i to jest taki typowy schemat, takie typowe zagranie na tej mapie z mojej strony, czyli przejazd sobie linią tą przy wodzie. Revaloris do mnie strzelił, odbił się, ja przejadę dalej, mogę zebrać coś z prawej strony, jeżeli to czołgi się na mnie odwrócą, nawet ja tam nie chcę strzelać, dlatego że jeżeli do kogoś strzelę, trafię, to on się na pewno na mnie odwróci i spróbuje strzelić. Zaświeciłem Revaloris, powinien on wpaść po całym spocie, nie powinien się jakoś bezpiecznie schować, zebrałem T-54D, jest jeszcze kolejny czołg, który do mnie strzelił, ten nowy spaczek, znaczy to jest ten magazynek. Przejechałem sobie tutaj i stąd będę mógł wyciągać wszystkie czołgi, które są na środku, jak między innymi ten Conqueror. Tak naprawdę nie musiałem chyba aż tak głęboko dojeżdżać, ale przejadę sobie jeszcze dalej, żeby mieć taką pozycję, żeby w każdej chwili się schować. Tak myślałem o tym kamieniu. Nie wiem, czy fałka jest odwrócona mnie, nie widzę przez tą przeszkodę. Ale jest bok fałki i teraz te wszystkie czołgi na środku mogę wyciągać, jednocześnie jeżeli Revaloris się na mnie wychyli, to on zostanie automatycznie wykryty przeze mnie i dostanę sporo po asyście. Jeżeli on po mnie się uleje, to i tak będę mieć super wsparcie i zobaczcie jak to zagranie będzie bardzo dobrze funkcjonować, tylko muszę być uważny na to, czy zostanę wykryty czy nie. Chyba Revaloris mnie zaświecił, w ogóle wychylił się lekko. Jeżeli teraz przeciwnik chce podjechać tutaj sobie, no to ja mam ogień krzyżowy. Ja tak naprawdę mogę robić wszystko, co mi się podoba. O, tylko warto dobić sobie tego meda, ale nie trafiłem, bo on mógł do mnie strzelać. 2 do 3, ale po HP jest bardzo, bardzo dobrze. Teraz może spróbuję te 5-5A. Powinienem grać bardziej jednak w tych kamieniach, za głęboko podjechałem, bo za tymi kamieniami mam krzaki. Będę mógł bez spota strzelać. Jak widzicie, Revaloris wychyla się na mnie i dostaje od razu buły. Najpierw tego Conquerora i T-54D chciałbym zrobić. No, Revaloris strzelił do mnie, co prawda, ale powinien za to. Conqueror do mnie strzelił, mnie przebił. Gdzieś chyba po dachu. Okej, jak widzicie, Revalorisa nie ma. Teraz pytanie, co z Conquerorem i T-54D, bo ja ich nie widzę. Jeszcze niestety mogę być wykryty. Jak widzicie, T-54D nie przebijam. Ja mam APCR-y. Penetracja średnia to jest 258.
tego co przeanalizowałem. I nie udało mi się przebić te 54D. I naprawdę ten przedni pancerz może całkiem dobrze funkcjonować. Tak mi się wydawało, że ma to rację bytu. Ale to też jest, wiadomo, matchmaking na 8. Pierwsza bitwa. Fajnie jakby ktoś mi zaświecił Conqueror'a, na przykład nasz obiekt, bo wtedy podejrzewam, że on gra sobie tutaj i ja go akurat nie widzę. Nie mógłbym do niego sobie strzelać. Koncept jest tu. O, jest Conqueror. I on jest bokiem. Nie przebiłem go. Mogłem to bardziej wycelować obok wieży, ale to nie był łatwy strzał, bo był za murkiem. Spróbuję znaleźć jeszcze jakiś kąt. Tak jest, to wchodzi. I zaraz przeładuję kolejny strzał, który wyląduje w tym Conquerorze. Tak jest, 390, idealnie średnie uszkodzenia. Trochę trzeba się nastrzelać, żeby mieć ten wynik. Ja akurat ratuję się asystą, bo mam ponad 1000. Jadę dalej, czy mogę złapać Sharpshootera? O, jest szansa, tylko czas skupiania to nie jest wielka zaleta tego pojazdu. Ale wchodzi, dobijam tego Sharpshootera. Na te 54D nie mam co liczyć. Pojadę po buraskę oraz 50 TP, wyjadę na plecy. Nie wiem, czy burask ma full HP nadal, czy nie. A 50 TP już jest bardzo obite. Pytanie, co z tym buraskiem. Czy on będzie w krzakach. O, jestem wykryty. Teoretycznie jestem na magazynek od niego, ale liczę na to, że coś odbija. Nie wiem, czy on jest tutaj, gdzie był. Czyli do lewej. Chyba bardziej do lewej, myślę. Też szansa była, bo to nie było 50 metrów, nie sprawdziłem tego dokładnie. Z tak kątem oka patrzę, ale on też mógł właśnie uciec sobie za skałę. Nie wiem, czy tym czołgiem bym tutaj wjechał, więc nie ryzykuję, pojadę sobie od lewej. I ten ostatni burask powinien być tutaj. Ewentualnie jakieś krzaki po lewej, teoretycznie. Ale to jest chyba taka standardowa miejscówka na koniec bitwy, żeby się schować. Oho, burask się odbił. Ja mam go po spocie. Dobra, strzelam, ale nie mogę przejechać, jestem zbyt szeroki. Czy zdążę? Tak jest, będziesz mój. No i mamy koniec bitewki. No, prawie łączone uszkodzenie to 5000, bo tu mamy prawie 2. Odznaka drugiej klasy pod względem doświadczenia trzecie miejsce. Zarobkowo 97 tysięcy, nie bierzcie pod uwagę misji i wydarzeń. Doświadczenie, tak to się wszystko prezentuje. Koszty pocisków mogą być ważne. 4800 zł, 980 APCR-ki. Jeżeli chodzi o moduły, no to jak już mówiłem, turbo, bo ten czołg nie jest mobilny, stabilizator, bo to działo nie jest takie fajne, nie ma dobrej stabilizacji ani czasu skupiania. I dosyłacz, żeby polepszyć uszkodzenie na minutę. Załoga 3-perkowa standardowo, modyfikacje polowe jakie wybrałem to tylko 4 w prawo, a na resztę na razie się nie decyduję. No i w sumie lecimy dalej. Granica Imperium zazwyczaj jeżdżę sobie na środek, gdzieś tam łapię te czołgi, teraz pokazuję na minimapie, które podjeżdżają sobie tędy, robimy ogień krzyżowy z prawej, z lewej, ktoś jedzie z prawej, ja z lewej i kasujemy te czołgi na przejeździe, to są darmowe uszkodzenia, ale tym czołgiem nie mam aż takiej świetnej mobilności i pomyślałem, że dobrym zagraniem może być podjechanie na prawo i skorzystanie z tego pancerza, no bo na tej części mapy zazwyczaj spotykamy czołgi średnie, które nie mają dobrej penetracji, ale jak możecie zaobserwować, już jadą dwa czołgi ciężkie, w tym 1.9 tieru, więc może nie być wesoło, ale nadal liczę, że mój pancerz się sprawdzi i dam radę przepchnąć tę flankę. W głowie miałem trochę inny zamysł, ale nadal Progetto i typ to nie będzie jakiś wielki problem, chyba. Zobaczymy zresztą. Liczę też, że tu będą jakieś inne medy. Trochę mało czołgów ze mną pojechało, jest Charmle, w ogóle to też jest jeden z czołgów, które możecie otrzymać w paczkach. Jeżeli chodzi o opening paczek, no to film powinien się pojawić już na kanale. Możecie zobaczyć, jak to u mnie wyglądało. A z ciekawostek, w sumie dwie ciekawostki. Nie było kilka, jakby było trochę przerwy na kanale z filmami, a to dlatego, że między innymi starałem się usprawnić jakość nagrywania moich filmów. Poprzeglądałem trochę kursów, pooglądałem, pokombinowałem. No i teraz na przykład, jeżeli montażysta będzie mieć chwilkę, to może wam pokazać, że mogę się pojawić z lewej, prawej, dołu, z dowolnej strony, nie muszę zasłaniać wam, jak pokazuję modyfikacje polowe, to cały czas jest odsłonięte, kamerka jest inaczej nagrywana. Mam nadzieję, że to dobrze funkcjonuje
i widzicie tylko i wyłącznie lepszą jakąś poprawę jakości niż spadek. Takie drobne rzeczy, ale chciałem po prostu usprawdzić moją pracę i trochę czasu mi to zajęło, plus jakieś tam różne sprawy prywatne, ale już nie będę gadać, bo szkoda czasu, skupmy się na czołgach. Skorpion musi uciekać, my mamy tę stronę fajnie dojechaną i jeżeli chodzi o kontowanie na tym czołgu, to nie ma jakiejś wielkiej tragedii, tak mi się wydaje, że można dużo tych pocisków poodbijać. Zresztą sami widzieliście, jak wyglądały moje wymiany. I szczerze, tak na pierwszy rzut oka, to T-54D nie wydaje mi się jakimś totalnym złomem. Na pewno to nie jest taki czołg jak Patton, którego dostaliśmy za darmo na święta. Zdecydowanie. Trochę te uszkodzenia na minutę czy celność pozostawiają wiele do życzenia, ale pancerz w tym wypadku potrafi coś podbijać. Jeszcze czekam na myszmeki na 10 tiery i to też jest druga informacja, którą się chciałbym z wami podzielić. Jak pamiętacie, nagrałem filmik na Black Prince, gdzie pobiłem rekordy doświadczenia i wyrzuciło mnie na boty. W tym dwa razy na tym odcinku trafiłem na boty. Pobadałem trochę sprawę, popytałem Wargamingu na Discordzie i dostałem odpowiedź, że jest coś takiego jak matchmaking nowym czołgiem. Jeżeli gracie nowym czołgiem, to nie dostałem odpowiedzi dokładnie ile bitew, w jakim wypadku, ile musicie mieć bitew, jakie są dokładne tego zasady, ale jest coś takiego jak matchmaking przez pierwsze bitwy, który jest bardziej premiowany dla was, że natraficie na te niższe tiery. Dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że rok temu zapytałem pewnego innego pracownika Wargamingu i dostałem odpowiedź, że nie ma czegoś takiego jak matchmaking na pierwsze bitwy i jest to mit. Bardzo możliwe, że powiedziałem o tym na moim kanale, bo taką odpowiedź dostałem. Ale jak widzicie, przez rok czasu inny pracownik odpowiedział mi już inaczej. Nie powinniśmy brać wszystkiego dosłownie, co usłyszymy. To jest dobry przykład tego wszystkiego. Więc ja jestem bardzo przekonany, że jak ja gram pierwsze bitwy na tym prasowym koncie, to bardzo często przez pierwsze jakieś 3 bitwy dostaję matchmaking trochę niżej. To można też zaobserwować, jak nagrywam na tym kanale, bo głównie nagrywam jakieś pierwsze bitwy na tym koncie. No i wtedy możecie mieć taką obserwację, że rzucam je trochę niżej. Ja nie jestem z tego jakoś specjalnie zadowolony, bo też chcę wam pokazywać rozgrywkę na wyższych poziomach. Zobaczymy, czy tym T-54D natrafię na jakieś wyższe tiery, ale no jest jak jest. Niestety, ale nie jestem w stanie zagrać każdym czołgiem ilość bitew, a na swoim prywatnym koncie też nie mam wszystkich czołgów, żeby pokazywać, a tu mogę sobie też dostosować, że wrzucę tu szare moduły, tu załogą czyperkową, nie muszę nic resetować i w ogóle mam nadzieję, że rozumiecie to wszystko. Trochę w tej bitwie było pogadanki o innych sprawach niż o czołgu i o tym, jak ta bitwa przebiegała, ale tak szczerze to nie było nic takiego wielkiego do skomentowania, po prostu jechałem i rozjeżdżałem, zachowałem full HP, to też jest warte odnotowania. Znowu oznaka drugiej klasy, 4000 uszkodzeń, 4 fragi, 1100 expa, zarobkowo 103 tysiące, odjęcie kosztów i mamy taką prezentację. T-54D, druga bitwa, na razie idzie to dobrze. Ponownie matchmaking na ósemeczki, tym razem dwie artyleria. Myślę o prawej stronie po części, trochę o środku, nawet o lewej i zastanawiam się, gdzie pojechać. V-ka jedzie prawo, obieg 430. To może ja też przycisnę prawą stronę, też zazwyczaj nie widzicie mnie na tej flance, chyba na tym kanale i ogólnie gram, ale myślę, że to ma sens. W wypadku tego czołgu możemy właśnie myśleć o takich niekonwencjonalnych, nie takich prostych zagraniach, na które zawsze się decydujemy przez to, że mamy trochę lepszy pancerz, dzięki temu możemy gdzieś na takich flankach z medami dominować i sądzę, że ten przejazd tutaj może być bardzo dobry, tym bardziej, że nie mamy dużo niszczycieli czołgów, jest tylko T-103 plus nie ma żadnego czołgu lekkiego, dzięki temu nie powinniśmy jakoś zabrać dużo na przejeździe, jak zresztą widzicie, V-ka przejechała full HP i chyba też mnie tu nikt nie wykryje i powinno być elegancko. Tu zajęliśmy sobie mapę, więc spoko. KPZ może być z lewej, na niego trzeba uważać, dlatego nie jadę tak jak V-ka do prawej, tylko jadę bliżej tej krawędzi, tak żeby ten KPZ mnie nie zaświecił i żeby nic nie zebrał głupio. Też trzeba pamiętać, że KPZ, ten, który jest na górce, on ma przestrzał w nasze plecy, jeżeli gdzieś się zatrzymamy tutaj i powinniśmy albo cofnąć się, albo po prostu przejechać na drugą stronę. Nie możemy tak stać i czekać na to wszystko, chociaż KPZ już zmienił flankę i on tu nie będzie o niczym decydować. A ta flanka wydaje się być dosyć pusta, chociaż jeszcze tu jak najbardziej ktoś może być. Nie wiem, czy to drzewko nie jest przewalone, czy tak jest cały czas.
Wydaje mi się, że ktoś przewalił to drzewko i uciekł. Oho. Mamy bizontę. Magazynek włoski. No to będzie trochę problem. W sumie załaduję złoto. Czy ja go przebiję gdzieś po wieży? Przebiję 480, nie ma pytań. Pięknie to weszło. On też chyba nie widzi za bardzo mojej dolnej płyty, tylko bardziej górną pod dobrym kątem. Dlatego nie decyduje się na strzały. Skoda, nasz obiekt, czy będzie wieżej, czy nie? Widzimy Skodę. Wow, trafiłem. Wiedziałem, że nie ma czasu, bo ona zniknęła i trzeba spróbować szczęścia. Akurat szczęście było po mojej stronie i super to wyszło. Standard strzelił raz. Standard strzelił drugi raz. To jest magazynek, który ma trzy pociski. Trzeci raz. No i teraz ten standard jest bezużyteczny i my możemy go ładnie dobić. Obiekt przytankował, czyli zebrał dużo uszkodzeń. I ja strzeliłem do tego bizontę. Chowam się, nie chcę się wychylać tak jak ten obiekt, bo moim zdaniem obiekt naraża się na to, że zbierze jakieś strzały. Jak widzicie, on teraz dostał od kogoś. Bardzo możliwe, że gdyby stał tutaj gdzie ja, to wtedy miałby więcej tych HP-ków. On przysłowowo się rozlewa trochę. I teraz mógł poczekać kilka sekund, przyjechać gdzieś bez spota. I warto pamiętać o tym, że ktoś na pewno będzie w tej lokalizacji, na tej półeczce, dlatego warto skorzystać z tego kamienia, który jest przed nami, żeby ten czołg nas nie zaświecił. I podjedziemy sobie jak najbliżej, korzystając z kamienia, żeby nic nie zebrać głupiego, chociaż no to jest trochę taki przerost formy nad treścią, bo i tak mam full HP i nie miałem czasu na skupienie tego dzieła, bo czas skupienia jest zbyt długi, a inne czołgi i tak by dorwały. Ale warto szanować te punkty wytrzymałości, bo w tej sytuacji może to się nie przydać, ale w jakichś innych bitwach na to zwracajcie uwagę i starajcie się nie tracić tych HP, bo one zawsze się przydają. My kapujemy 3 czołgi, 12 sekund do końca. To nie jest dla mnie jakaś super informacja, bo wolałbym zadać więcej uszkodzeń, ale co zrobię? Muszę zadawać uszkodzenia. Renegat podjechał, Centurion podjechał. W sumie wyjadę trochę tak bardziej, żeby testować pancerz. Nie interesuje mnie to, żeby zachować teraz HP-ki, tylko chcę zobaczyć, jak pancerz wygląda w praktyce. I odwrócę się przodem do Centuriona. Renegat mnie przebił, ale trochę był pod kątem. Dam mu strzelić nawet. Jak widzicie, odbijam Centuriona. Tu odbiłem Renegata z przodu raz. Dostałem zbiorniki i to jest niepokojąca informacja. Teraz on mnie przebił po włazie, no to nie miał żadnego problemu. Ja go dobijam 2000 na liczniku i chyba skapujemy tę bitwę. No tak, to koniec. I to są wyniki trzeciej bitwy, odznaka trzeciej klasy. 888 expa, przypadek, nie sądzę. Zarobkowo 75 tysięcy, po odjęciu kosztów już nie mamy żadnych misji, 32 tysiące. Bez zbędnego gadania, lecimy jeszcze na pewno dwie bitewki. O, i nareszcie matchmaking z dziesiątkami. Też nie ma arty, za to są trzy niszczyciele. Mapa to stepy, bitwa spotkaniowa. Przez chwilę myślałem, że szturm. Czasami się mylę, jak jestem po tej stronie. I chyba pojadę wokół bazy, bo tam spodziewam się bardziej takie lżejsze pojazdy, że się udadzą. Po lewej stronie, na tą pierwszą linię, tam raczej decydują się te wszystkie czołgi ciężkie, potężne i niszczyciele wybierać, a tu spodziewam się trochę medów, więc ten pancerz powinien mieć większe znaczenie. E50M dwa razy po tej stronie. No zobaczymy, jak się to rozwinie, na razie nic ciekawego. O, a E50M podjechało już blisko. Mamy 113, mamy dużo czołgów, generalnie to nie wygląda źle, a 121B zjeżdża na dół. Bardzo mnie ciekawi ten pancerz w takim starciu z E50M, bo on może mieć załadowane pociski hit. Ja szukam włazu, ale myślę od boku. No i trafiłem we właz. Nasze 121B zjechało na dół. I ja chyba powinienem dołączyć, powinienem pomóc naszemu 121B, bo on teraz odwrócił uwagę. Pomożemy mu. 438, bardzo fajnie polosowało. I też udało się nie wejść w ten taran z E50M. Przypominam, że to jest czołg idealny do taranowania i to mogło się troszeczkę gorzej skończyć dla mnie, ale nie ma tragedii. Jest EBR, my to chyba możemy pchać dalej. Jeżeli się zgrupujemy, jeżeli te czołgi podjadą ze mną, to widzę taką możliwość. Co prawda 121 by już trochę tych HP-ków straciło, ale uważam, że podjazd jest jak najbardziej możliwy. Zaświeciłem EBR-a. Wiem, że tutaj może stać jakiś med w tych szakach, ale come on, chciałbym, żeby moi sojusznicy podjechali. To jest jak najbardziej flanka do zajęcia. I dzięki temu, jeżeli to nam się uda przejąć, no to wtedy będziemy mieli naprawdę bardzo łatwą drogę. I piękna gąsienica w szarfuturę. Szarfutur powinien za to zginąć i teraz tym bardziej podjeżdżam. Jest Skoda, która strzela mnie z przodu. Odwrócę się przodem do E50M. I E50M mnie przebiło.
Już się skupiałem, trochę HP straciłem. Też miał trochę zupełnie inny kąt. Spróbuję wjechać tu na górę, to będzie ciekawe zagranie. Czy teraz wychylając się prawie na wieżę, zbiorę coś od tej Skody E50-ki? Zobaczcie, E50 odbiło się z hitów. Jeżeli on będzie strzelać z hitów, to lepiej dla mnie. Teoretycznie. Zobaczymy, czy przebije. Może ja przeładuję swój pocisk, jeszcze sobie ja załaduję pocisk hit, żeby przebić go po wieży. Zobaczcie, odbił się. Ale Szarfutur już ma inny kąt, bo jest o wiele wyżej. A nie, jest tam. To w które miejsce mnie przebił? Niestety nie mam takiego moda, żeby pokazać, który strzał był w które miejsce. Ale jest to interesujące, że Szarfutur mnie przebił. Ten pancerz może aż taki pewny nie jest, ale moim zdaniem jest sporym zaskoczeniem, bo teoretycznie powinien dużo poodbijać. A praktycznie nie ma tragedii, nie ma tragedii. Sami widzieliście, że większość HP miałem przez całe te bitwy. Szkoda, że to nie weszło, to było słabe. A MXM4 dojechał. My jesteśmy trochę domykani w tej pozycji. Dobra, spróbuję strzelić w E50. Oj, Szarfutur tu dojeżdża. Nie trafił mnie. Ale powinniśmy to utrzymać, tylko szkoda, że nie ma TVP-ka. Aj, nie trafiono w pancerz, bardzo źle. A 50-ka się wychyla i mnie przebija. Ciekawe, w które miejsce. Potrzebuję pomocy, na pewno. Oj, chyba nie dam rady już. Odbił się. Tylko ja nie mam gdzie uciekać. Chyba ja też się odbijam. Nie... No nie, nie mogłem się schować za wrakiem, bo byłem pod takim kątem. A szkoda, szkoda. Chyba jednak przegramy tę flankę finalnie, bo dojechał ten MXM4 i pozamiatał. Ale był to dobry test. A to są wyniki końcowe. Chyba coś dzisiaj z drugiej klasy nie wyjdę, ale jaka bitwa na Badgerze. 1400. Gratulacje dla gracza. Expo oczywiście, 8600 damage, 3 fragi. Raport szczegółowy, zarobkowo 100 tysięcy nadal jest. Bez rezerw, bez niczego. Lecimy ostatnią bitwę. Mam nadzieję, że będzie jakaś fajniejsza, bo na razie takie przeciętniaki albo słabe te bitwy. Ponownie urwisko z drugiej strony. Tym razem dwie artylerie oraz matchmaking na dychy, więc może być o wiele to bardziej skomplikowane zadanie, żeby zrobić dobry wynik, ale zobaczymy, co nam ta bitwa przyniesie. Podejdę oczywiście na środek. Linia 1-2 chyba wydaje się być przegrana. TP4D nie da sobie rady. I też w sumie zachęcam was do komentowania, co wy sądzicie o tej nagrodzie z paczek, czyli TP54D. Czy graliście, nie graliście, jakie macie skojarzenia? Minotaur od razu w ruchu trafia i przebija. Bo pokazałem bok, ale nie myślałem, że od razu zostanę wykryty. Myślałem, że może dopiero po strzale. No, dostałem od Arty i Leopard, może mnie strzelić. Leopard się odbił, dostałem w działo. Więc początek to jest tragedia, katastrofa. Ale odbiłem jakimś cudem, tylko muszę schować się od tych czołgów z lewej, za tym kamieniem. No szału nie ma. Tak na pewno nie spodziewałem się, że to będzie wyglądać. Chciałem strzelić do Super Conqueror'a, ale nie dałem rady. Jest ta Arta, IS-4 będzie nas blokować, jeżeli chodzi o objazd na górkę. 260 sobie pojechał na linię 1-2, ale wątpię, żeby on to wyczyścił. Może będzie przestrzał Minotauro. Jak widzicie, jest. Tylko trzeba być uważnym na to wszystko, co tu się dzieje, bo z góry Super Conqueror też może grać. On dostaje teraz w plecy, może się odwracać. Może ja się na niego jakoś No nie, on będzie mieć wsparcie tam z tyłu. Z tej A5, z tych sektorów, gdzie niszczyciele stoją. Ale Minotauro może znowu się tu jakoś nawinie? Nie trafiłem. Bardzo mało brakowało. Też mam działo uszkodzone. Gdybym nie miał, no to wtedy inaczej by to wyglądało. No i znowu nie trafiłem. Ale za 2 sekundy zestaw naprawczy. O tak. Tylko teraz Minotaur może być przodem. A to już inny problem. Super Conqueror. Złapię go może? Złapałem. Fajnie będzie go rozwalić, bo to jest czołg, który nas świeci cały czas i będzie denerwować. Może się wychylić, ale grill powinien go pacnąć, tylko nasz grill nie jest na pozycji. I to mi się nie podoba. Ajajajajaj. Chciałem się na niego wychylić, bo on tak pokazuje się za dużo.
Nie wiem, czy on będzie wyżej na górkę. O, tam na linii 1-2 znowu problem. Na 6-2-6-0 to przegra. O, zobaczcie, gry go pasną. I ja dostaję 730 po asyście. Super Conqueror jest już na jeden strzał. Minus 2000 HP. Artyleria mogłaby dobić tego Super Conquerora, tak szczerze. Bo jeżeli Super Conqueror padnie, to ja widzę jakiś cień szansy, żeby wjechać na górkę. Mam nadzieję, że Arta spróbuje rozwalić. Cienki bolek. Albo ta druga artyleria. Jedna Arta do mnie strzyła. To jest vice versa. Ja też mogę zabrać od Arty, niestety. Ale naprawdę, liczę na to, że nasza wyjaśni tego Super Conquerora. Bo jest tylko na jeden strzał. Może to artylerii się nie opłaca zrobić 4 damage'a jednym strzałem, ale z taktycznego punktu widzenia uważam, że to jest ważne. Tak jest. I to się wydarzyło. Teraz przez 10 sekund jestem wykryty, więc poczekam sobie, aż na liczniku w prawym górnym rogu minie to 10 sekund, czyli to będzie jakieś 10:29 z tego co pamiętam. I mniej więcej teraz powinienem być bez spota. IS-4 wygrał pojedynek dookoła górki, no to jest bardzo mocny czołg do utrzymania flanki, ale jak widzicie, nikt mnie nie zaświecił na pierwszym przejeździe. Minotauro nigdzie nie widzę i uda mi się wjechać na górę. Dokładnie tak. I teraz IS-4 nie będzie takim wielkim problemem. Jeżeli ja będę na górze, no to wtedy powinienem mieć łatwy przestrzał i powinienem łatwo go gdzieś tam przebijać po dachu silnika czy gdzieś. Tylko muszę uważać na patron tanka, który może się tu wychylić. No i oczywiście artyleria, to jest też inny problem. Chyba zdecyduję się już stąd sprawdzać to, co się dzieje. I jak widzicie, jest włoski niszczyciel. Dobra, strzelam do Włocha. Ogólnie nie chciałem strzelać. Dlaczego nie chciałem strzelać? Dlatego, że chciałem zachować to, że jestem niewykryty, ponieważ dobre by było dla mnie grać jako spotter, czyli ustawiłbym się w krzaczku i nie strzelałbym do nikogo. Dlatego, że nasza artyleria by cały czas mogła na nich pracować, plus nasz grill, i oni by nie wiedzieli o tym, że są cały czas zaświeceni. Oni by sobie pomyśleli, a że ktoś mnie raz zaświecił, spoko, wychylę się po kilku sekundach i dostanę. A tu tak jest dziwko, że się gościu wychyla i dostaje od grilla bułę. Dlatego to było w pewnym momencie dla mnie dobre, ale w momencie, kiedy artyleria mnie zaświeciła, no to już musiałem decydować się na strzelanie i bardzo dobrze to wyszło, ten włoski niszczyciel nie ogarnął. Po HP już jest minus 1000 tylko. Warto zobaczyć, co się dzieje na środku, bo te czołgi mogą wjeżdżać na górkę. Oho, Minotaur jest na mnie gotowe, IS-4 jest tutaj. Patton the Tank może też być na mnie wcelowany. Nie wiem, co z Conwayem, to jest czołg, który nie został wykryty. Dlatego chciałbym sprawdzić, co się dzieje dookoła górki nadal. On może gdzieś tu być, ale Conway też może wjeżdżać na górkę. Dlatego spróbuję się nawet wychylić tak trochę nonszalancko tutaj. Zobaczyć, czy Conway nigdzie nie wjeżdża. I jak widzicie, wyniuchałem go, tylko może Gry go strzeli. Gry strzelił do IS-4. Nikt z prawej strony nie powinien do mnie strzelać teraz. A ja chciałbym dobić Minotauro mimo wszystko, bo Minotauro to jest czołg na jeden strzał, bardzo opancerzony. Nie wiem, czy on tam nadal stoi. Możliwe, że nie. I dobiłem. Dobrze. Teraz chowam się od Patton Tank i powinienem się zająć Conwayem. Jeżeli Patton Tank podjechał tutaj, no to mam problem, a jeżeli nie, to jest ok. Jest Conway, czy Gry go strzeli? Chyba nie. Chyba już Conway zdążył wjechać. No i wiadomo, artyleria może do mnie strzelać, ale artyleria też może strzelać do Conwaya. Muszę jakoś to spróbować strzelić. Niestety, ale Conway będzie mieć picie. Oj, udało mu się, on przeładuje to szybko. Patton the Tank może zrotować, już podjechać sobie tutaj. Też jest inny problem. Dobra, oddaję strzał i to wchodzi. Arta ogłuszył, ale jestem na strzał. Nie, nie miałem. Bardzo mało mi brakowało tej depresji, kurde. Ajajaj. No i Arta go dobił, znaczy Grill go dobił. I ja nie mogę. To mogła być naprawdę rewelacyjna bitwa, bo ja, gdybym przeżył, to mam Patton the Tanka, którego sobie cały czas mogę strzelać. Te wszystkie inne czołgi, to byłby świetny wyciąg i to byłaby rewelacyjna bitwa. Brakowało trochę tego skilla. Pewnie ta bitwa będzie remisem, albo może się uda teraz wygrać. Ale ten face nie przebija. Kobra na plecach. Oj, Kobra rozdaje. Dobra, Kobra tę bitwę wygrywa. Zjechała sobie na dół. Dobra, trzy pociski, czy przebicia w ten H jest GG. No i kolejne przebicie w Faze. Faze próbuje dobić BZ, ale
No chance, no chance. Arto ogłuszyła. Porażka. To będzie porażka. No i to są wyniki ostatniej bitwy. Pierwszy w drużynie, nawet nie ma odznaki drugiej klasy już. 673 expa, 100 tysięcy znowu kredytów. Nie wiem, ten czołg co ciągle zarabia 100 tysięcy kredytów. Ale ta bitwa miała największy potencjał i serio bardzo mało brakowało, żeby dobić tego Conwaya. Skopałem to, nie mówię, że nie, ale fajnie czytałem to wszystko. A dzięki wam za odcinek, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych. Ja się z wami żegnam, to elo.